Niecały tydzień po starcie nowego sezonu do gry weszła kolejna aktualizacja. Na PC-tach do pobrania było ponad 290 MB. Ta aktualizacja wzbogaciła nasz oręż o taktyczny karabin szturmowy. Mogliście już o tym karabinie słyszeć przy okazji oglądania filmiku o nadchodzącym evencie z udziałem Johna Wicka, o którym przekażę wam jeszcze kilka informacji na koniec tego filmiku. Nowy taktyczny karabin szturmowy mieści w swoim magazynku 30 nabojów i korzysta z lekkiej amunicji, czyli tej samej co pistolety. Można go znaleźć w klasach niebieskiej, fioletowej oraz złotej. I odpowiednio do tych klas ta broń zadaje 22, 23 lub 24 punktów obrażeń. Mnożnik trafień w głowę wynosi 1,75. Podobnie jak to w przypadku reszty karabinów, obrażenia opadają wraz z odległością naszego celu. Dodatkową wadą tej broni jest jej celność na duże odległości. Jest zdecydowanie lepsza na bliskie potyczki. Niestety z tego celownika na tej broni nie ma żadnego pożytku. Poza tym, zaszło parę zmian w balansie gry. Kolejazdy mają teraz o 50 punktów wytrzymałości mniej, co daje nam 150 punktów wytrzymałości. Według twórców gry, i moim zdaniem słusznie, kulojazd ma służyć do poruszania się w ciekawy i po prostu fajny sposób. Powodem tej zmiany jest to, że kulojazd był zbyt skuteczny jako jeżdżąca bańka ochronna dla graczy. Nerfa doczekał się też Tommy Gun. Od teraz odpowiednio do zielonej i niebieskiej klasy zdaje 22 lub 23 punkty obrażeń, zamiast 26-27. To jest, mam nadzieję, początek końca dominacji tej broni. Była ona zdecydowanie zbyt potężna. Jak można się było tego spodziewać, z gry została usunięta P90. Powodem tego jest to, że twórcy gry chcieli zmniejszyć dostępność broni do dużej szybkostrzelności. Z dwojga złego, tak samo sprawa wyglądałaby po wyborze taktycznego pistoletu maszynowego. Obie te bronie to kolejne niepotrzebne wiertarki na polu walki. Jeszcze poza tym, nareszcie można budować w strumieniach powietrznych. Gracze, którzy lecą takim strumieniem, będą niszczyli wszystko natychmiastowo, co stoi na ich drodze. Ponadto, strumienie powietrzne będą teraz się wyłączały w piątej fazie burzy, czyli tej pierwszej, która się przemieszcza. Co do eventu z Johnem Wickiem, to na ten moment nic się jeszcze nie zaczęło, ale jutro, 16 maja, jest oficjalna premiera trzeciego rozdziału na świecie. To oznacza, że event na światło dzienne także powinien wejść już jutro. Ale nie mogę jeszcze powiedzieć o której godzinie, ponieważ nie dostaliśmy jeszcze żadnej informacji. W plikach gry pojawiła się też wzmianka o nowym skinie, który w sklepie będzie miał nazwę John Wick. Dzięki temu wyciekowie wiemy, że do sklepu wejdzie oficjalny skin Johna Wicka. Wygląda on następująco i do sklepu powinien wejść już przy najbliższej zmianie w cenie 2000 V-dolców. W grze pokazał nam go Shina na Twitterze. Zobaczcie sami oba style tego skina. Kiedy to sobie leci w tle, to pozwólcie, że przekażę informację tematowego trybu. Lukasz Lemiosi udostępnił opis trybu Wick's Bounty. Tak jak to przewidzieliśmy, ten tryb będzie polegał na zbieraniu punktów w postaci złotych tokenów. Punkty zbiera się za eliminowanie przeciwników. Dodatkowo każdy gracz ma 3 życia. Po trzeciej eliminacji już nie może wrócić na pole walki. Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza, eliminując przeciwników, zdobędzie określoną liczbę punktów. Drużyna, która ma najwięcej punktów w meczu, czyli złotych tokenów, będzie oznaczona na mapie. Za wyzwania tego typu otrzymamy malowanie, lotnie oraz bagbing złotej monety. Znamy wygląd tylko złotej monety, reszta na ten moment jest przed nami ukryta. Co ciekawe, w plikach gry po części jest ukryta damska wersja skina Johna Wicka. Po części, bo znamy tylko wygląd jej stroju. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie. To był Ernest i do zobaczenia w busie bojowym.